Dzień dobry, cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj przepiękny, słoneczny dzień. Wstałam, zobaczyłam słońce i mówię wow, od razu energia wpadła. Właśnie zjadłam sobie śniadanko, pomalowałam się, ubrałam się, koszulka z mojej marki Wowco. I powoli będę się zbierała do wyjścia. Za godzinkę mam wizytę w salonie, idę na nowe paznokcie, idę na pedikir. W końcu moje stopy wyglądają już tragicznie. Znowu zapomniałam się umówić, że tak powiem, wtedy kiedy powinnam, tylko przed trzymałam i już powoli robi mi się fręcz na stopach z hybrydy, która tam jest. Także pora znowu odświeżyć pazurki u rąk, u stóp, więc zapraszam was na dzień ze mną. Ale przed wyjściem jem sobie jeszcze drugie śniadanie z Fit Appetit z cateringu. Mam krem z kukurydzy z nachosami. No po prostu genialny smak. Mega. Wsiadam do samochodu. Słuchajcie, jest tak ciepło. Patrzę teraz na pogodę. W Dąbrowie jest dokładnie 17 stopni. Jest godzina 13. Także po prostu rewelacja. Ja jadę do salonu. Tak jak powiedziałam, pazurki, stópki. Zastanawiam się, jak je zrobić. Jeszcze nie mam żadnego pomysłu, także pewnie coś na żywioł wymyślę już siedząc na paznokciach i przyglądając Pinteresta, WeHearted czy Instagrama. Przyjechałam do salonu, mama akurat siedzi na rzęskach. W sumie to nie siedzi, tylko leży. Śpisz? Nie śpię. Dobra, rób, ci nie przeszkadzam. Nie śpię, bo zawsze jak ja jestem na rzęsach, to wchodzą tu wszyscy moi pracownicy i mnie zabawiają. Przeszkadzają ci. W razie była tylko jedna osoba, ale to jeszcze się zaczyna. Zrobione, jak widzicie, mocno przedłużyłam, ściągnęłyśmy całkiem i zrobiłyśmy od nowa. Piękne wyszły, wymarzyłam sobie teraz z takim brokacikiem w jakimś neutralnym kolorze. No i teraz siedzę na stópkach, moczę i będziemy robić pedi. Tak jak wam powiedziałam, mam mega, mega mocny odrost, więc będziemy odświeżać i chyba u stóp zrobię taki sam kolor jak na rękach. Taki mleczno-beżowo-biały, powiedzmy. Usługi zrobione, paczki zebrane, dlatego tam za mną na tylnych siedzeniach tyle worków, reklamówek, bo miałam sporo paczek, jeszcze z wczoraj nie odbierałam, bo akurat nie byłam wczoraj w salonie ani w okolicy, także trochę się tego nazbierało. Wracam do domku, wracam sobie zjeść obiadek. Chwilkę ogarnę sprawy przy komputerze i mam w planach jeszcze dzisiaj skoczyć na spacer. Może skoczymy sobie z Katrinem gdzieś na pogorie, zrobić troszkę kroczków dla zdrowia. Ładna pogoda, cieplutko, co prawda robi się już ciemno, no ale temperatura nie jest niska, jeszcze nie spadła, także taki spacerek dobrze nam zrobi. Jestem już w mieszkaniu. Jestem w sumie ciekawa, jakie wy paznokcie nosicie. Krótkie czy długie? Team krótkie czy team długie? Ja totalnie zależy. Czasami mam smaczkę, że tak powiem, na krótkie i noszę przez długi czas krótkie, a później jakoś tak mnie bierze na dłuższe i tym razem zrobiłam takie naprawdę dość długie jak na mnie. Także zobaczymy, jak się będę w nich czuła. Myślę, że fajnie, bo bardzo mi się podobają. Są takie subtelne, ale jednak coś się na nich dzieje. Jest jakiś błysk. I słuchajcie, ze spaceru nici przyszłam z salonu, zjadłam sobie obiad, usiadłam do komputera i rozbolało mnie gardło i tak się czuję, kurczę, trochę pod przeziębienie. Wypiłam sobie teraz taki eliksir z imbirem, ten, który wam polecam, z miotkiem, z cytryną i tak dalej. Rano mam ogólnie trening, ale jeśli będę czuła się tak dość słabo, to po prostu zrobimy taki bardziej trening w formie jogi, rozciągania niż stricte treningu siłowego. A w tle znowu rumba jeździ, bo odkąd Kasper zaczął morsować i chodzi tam nad jezioro i tam morsuje, to po prostu przynosi na butach masę piachu i rumba jeździ dwa razy dziennie i wciąga ten piach, bo serio jest masakra. Także słuchajcie, ten vlog będzie z dwóch dni, nie planowałam tego, ale przez to, że po prostu teraz po południu trochę gorzej się czułam, trochę to gardło gdzieś tam mi zaczęło boleć, to połączę też dzień jutrzejszy na vloga, także jeśli rano wstanę, będę czuła się na siłach i trening się odbędzie, to co nieco wam ponagrywam z Gosią, jak ćwiczymy. Także teraz mówię dobranoc i za momencik się z wami widzę. I dzień doberek. Niestety, zaczynam tego dnia od treningu. Wstałam rano, taka mocno spocona. Ewidentnie jakbym była po prostu przeziębiona, gardło mnie boli, mam chrypkę. Także napisałam z samego ranego, się przeprosiłam ją, że muszę odwołać trening, bo coś mnie chyba bierze. Nafaszerowałam się teraz imbirem,
cytryną, miodem, jeszcze wzięłam jakieś leki w razie czego. Spryskałam gardło jakimś tam, wiecie, sprayem do gardła, na ból gardła. No i muszę brać się, że tak powiem, do życia. Mam dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia. Także wyszykowałam się, pomalowałam się, żeby poczuć się lepiej. No i jadę do biura, jeszcze chyba po drodze wstąpię do sklepu po wodę, bo nie mamy w biurze wody. No i tak wiecie, kolejny dzień. Teraz zauważyłam, że mam na zębach czekoladę, bo miałam na śniadanko w cateringu naleśniki z czekoladą z orzechami, więc jeszcze ponowne mycie ząbków i dopiero mogę wychodzić. Sorry, że wcześniej musieliście oglądać jakieś brązowe plamki na aparacie. No i moi drodzy, mój dzień mocno się pozmieniał. Rano jeszcze czułam się w miarę dobrze. Miałam ogarniać wszystkie tematy, pojechałam do biura. W biurze zrobiłam to, co najpotrzebniejsze i wróciłam do domu. Przebrałam się w wygodniejszy dres, zmyłam make-up i trochę, że tak powiem, chilluję, bo coś czuję, że mi faktycznie coś mocniej rozkłada. Czuję, że zaczyna mi się robić katar, czuję, że zaczyna mi bardziej boleć gardło. Nie mam na szczęście żadnego kaszlu ani nic, ale po prostu czuję, że tutaj, wiecie, robię się zawalona, także nafaszerowałam się kolejną dawką leków. No i zostałam chwilowo w domu, trochę serio odpoczęłam, poleżałam i czuję się już teraz o wiele lepiej. Też leki zaczęły działać. Muszę jeszcze wrócić dzisiaj do biura. Muszę, bo po prostu mam kilka rzeczy jeszcze do ogarnięcia i to musi być gotowe na jutro rano. Także słuchajcie, jedziemy teraz tam razem, wracamy do biura, pokażę wam też paczki, bo przyszło do mnie sporo paczek i mam nadzieję, że taki materiał w tym vlogu wam się spodoba, bo tych paczek jest naprawdę sporo. Między innymi dostałam ten dres z marki Ekipa to nosi od Kasi. Naprawdę przyjemny, właśnie bardzo wygodny, dlatego się w niego przebrałam. Zmieniłam strój, dostałam też fajną paczkę z marki, której wcześniej jeszcze nie znałam. Nie miałam od nich ubrań, ale zapowiadają się też ciekawie, więc pokażę wam, bo mam tą paczkę w domu. No a resztę ogarniemy w biurze. No i cieszę się, że teraz czuję się już trochę lepiej. Jeszcze tak roboczo, tego vloga będziecie oglądać w weekend, w niedzielę, także zapraszam was na stronę wowkom.pl, ponieważ mamy super promocję z okazji Dnia Kobiet, także zapraszam was tam, no i pokazuję wam już dokładnie, co dostałam w tej drugiej paczce z drugiej marki. Tutaj macie nazwę tej marki, nie chcę jej czytać, bo jeszcze coś źle powiem, także pokazuję wam nazwę, no i w środku kartonu rzeczy. Przejrzałam sobie już, co dokładnie tutaj w środku mam, także mam takie białe body z taką krótką stójką przy szyi. Mam taki płaszczyk szary, bardzo fajny. Taka kurtka flanelowa, trochę płaszczyk, bo bardzo długi. Zobaczcie, naprawdę jest długi. Tak dokładnie pokażę wam te rzeczy może w jakimś holu, bądź na jakichś fotkach na Instagramie. Ale tutaj tak z grubsza. Sweterek z guziczkami, taki beżowy, z dość fajnego materiału. I fajny dres. W takim kolorze brudnego różu. Bluza. Zobaczcie, jaki ma śmiesznie zakończony kaptur. Tak jakby się na taką zakładkę składa. No tutaj logo marki i do tego dresiki. Też właśnie tak zakończone ciekawie taką gumą. I ściągacz przy nogawce. Przyszła też paczka z Alinesa, pełna suplementów dla mnie i dla Katra, witamina D, tutaj na lepszy sen, na lepsze wypoczęcie, Tulsi i wiele innych suplementów. Wszystko już mamy opisane, kiedy co brać, no ale suplement wam nie pokazuję, bo to trzeba dobrać indywidualnie do swoich potrzeb, także po prostu daję wam znać, że do mnie to doszło, bo wspominałam wam, że chcę właśnie zacząć dbać o siebie bardziej, brać suplementy i tak dalej. W sumie to mówiłam o tym na story, ale może nie wszyscy oglądali wtedy story. Mi suplementy dobrał do mojego trybu życia, do ogólnie opisu mojej codzienności, mojego dnia, mojego samopoczucia i do wyników badań krwi. Dobrał mi Michał Undra, który jest specjalistą od spraw dietetyki, właśnie suplementacji i tak dalej. Ja miałam z nim konsultację online i właśnie z tego wywiadu, z tego, o co mnie dopytał, po spojrzeniu w badania, mógł dobrać mi pełną suplementację. I wybraliśmy markę Alines. Przed wyjściem jeszcze popijam naturalne lekarstwo. To jest właśnie ta mieszanka z imbirem, z kurkumą, z miodem, z cytryną. Takie naprawdę solidna dawka imbiru powinna też być ok. Piję już drugi dzień, więc mam nadzieję, że już jakby bardziej mi nie rozłoży,
że ten katar, że ten ból gardła to jest już taki koniec, wieczorem położę się spać i już będzie wszystko okej. No ale dopijam i jedziemy do biura. W ogóle wczoraj przydarzyła mi się taka sytuacja, znaczy nie stało się nic wielkiego, zgubiłam ten żeton, który jest do klatki, wiecie o co chodzi, którym się odbija zamiast wpisywania kodu gdzieś mi się po prostu musiał odpiąć, nawet nie wiem gdzie go zgubiłam, ale podejrzewam, że musiałam go gdzieś zgubić na terenie bloku, bo ktoś sobie perfidnie wchodzi na ten mój żeton. Normalnie słyszę, bo u mnie w domofonie jakby słychać taki dźwięk, kiedy ktoś używa albo twojego kodu, albo używa twojego żetona, no i właśnie od wczoraj odkąd zgubiłam, z 2 czy 3 razy słychać było normalnie odbicie tego żetona, także w masakrę jacy są ludzie, nie? Ktoś zgubił żeton, a ktoś sobie po prostu go wziął, dopiął do swoich kluczy i teraz sobie nim wchodzi. Porażka. A propos ludzi i dziwnych sytuacji, to ostatnio też otworzyłam oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, mamy problem z poprzednim mieszkaniem, gdzie nie mieszkamy już tam tyle czasu. Mamy problem, pani właścicielka nagle gdzieś tam sobie znajduje jakieś wady mieszkania, wiecie, po 2 miesiącach. Próbuje chyba, nie wiem, coś ugrać, strasznie dziwna sytuacja. Na szczęście mam, wiecie, wszystkie foty przy opuszczeniu mieszkania i tak dalej, także jest okej, ale no niepotrzebny stres, także jak, nie wiem, wynajmujecie mieszkanie, wynajmujecie lokale, cokolwiek, jesteście w jakichś apartamentach. Też słyszałam ostatnio od znajomych o sytuacji, że właściciel jakiegoś apartamentu, gdzie znajomi byli tylko na weekend, nagle wymyślił sobie jakieś szkody, które już były, kiedy oni przyjechali do tego apartamentu. Także no, tak ku przestrodze, uważajcie, podpisujcie wszystko tak jak należy, róbcie zdjęcia stanu faktycznego, który oddajecie, który zastajecie, bo mówię, potem niepotrzebne jakieś stresy, a ludzie są dziwni, jakby czasami można się w ogóle nie spodziewać po danej osobie tego, że nagle coś po prostu zacznie wymyślać. Dojechałam do biura i w ogóle zdałam sobie sprawę, że naprawdę bardzo długo nie byłam chora. Ja od roku tak nie byłam w ogóle przeziębiona ani nic, także i tak jest spoko. Miałam myć dzisiaj rano włosy, ale przez to, że jestem przeziębiona, stwierdziłam, że na razie ich nie myję. Wiecie jak to jest, żeby jakby mnie nie przewiało, więc umyję sobie dzisiaj wieczorem kładąc się spać. Teraz się wbija, bo jak mam paczki do otworzenia, to Katar zawsze przychodzi, bo uwielbia otwierać paczki. Także będziesz na unboxing, tak? Dobra, pierwsza paczka jest od House'a. Skieruję tak aparat niżej, żebyście widzieli. Ulotki, coś chyba jeansowego. Fajnie, bo teraz jeans jest mega w modzie. Ale fajne w ogóle foty zrobili, jakby zobacz. Instaxy takie, nie? No, takie. W takim starodawnym stylu. O! Dostałam jeansy. I co, ogórki? Ogórki kiszone. I właśnie tego otworzyłam paczkę i mówię, coś tak dziwnie pachnie. Nie ryznęły się. Nie. Patrz, w ogóle fajnie ubrane, wegańskie, no, jakieś i tak dalej. Aż to. Fajny pomysł. I do tego dzwony, jeansy, super. 36 rozmiar, mam nadzieję, że będzie dobry na mnie, nie będą za duże. Z szerokimi nogawkami. Super. I koszulka, taka jasno-różowa. Skarpety. O, chciałam kupić białe skarpety. House mnie wyczuł. I scrunchy, gumeczki. Super, dzięki House. Naprawdę przyszło dużo paczek. Kolejna paczka jest taka. Ale mamy! Skąd to masz? To Nerona miało przyjść, no? Ja! Tangle teaser. I tutaj. Jakieś koło fortuny. A, Tangle teaser chyba w kolaboracji z innymi firmami. To jest nic, patrzcie na to. Jakie wielkie, ale ekstra. To dla jakichś łakomczuchów. Dla jakichś łakomczuchów, ciekawe. A poczekaj, no, czekaj. Najpierw pokażemy to. Chyba kolaboracja z jakimiś produktami. Jakieś witaminki, beauty drink. Okej, okay. Z Yopa produkty. I szczotka, jedna z moich ulubionych od Tangle Teaser, także super. Dzięki. Jest faktycznie to Toblerone. Zobaczymy, co tam jest w środku, jak to w ogóle się... O, klateks. Patrz, napisane na czekoladzie. No, ja myślałem, że to jest takie duże, ale fajnie też to. Spoko, może. Dwa smaki i jedna duża, ta klasyczna. Super. A mi w ogóle zawsze ta czekolada kojarzy się z lotniskiem. Nie dość, że ty ostatnio je chciałeś jeść, to jak jechaliśmy z rodzicami gdzieś na jakieś wyjazdy, to mama często nam kupowała do samolotu właśnie Toblerone. I mówiliśmy na to w ogóle jakoś źle. To się mówi Toblerone, a my mówiliśmy jakoś, nie wiem, jakoś inaczej. Może Wikal, ma, pamiętają to i przypomną. Ale no jakoś tam inaczej na to mówiliśmy. To jest zbiór paczek z całego tygodnia chyba, ale sporo się tego nazbierało. L'Oreal i tutaj mam chyba nową maskarę. No, jakaś nowa maskara, jest ulotka. I tutaj jest ta maskara.
Jak ja to wyciągnę? Fajna szczoteczka. Chyba będzie fajnie pogrubiać rzęsy. Dobra. Zmienię wam troszkę kadr, żebyście się nie znudzili. Paczka od Nakomi. I tutaj mam serum. Tutaj z kwasem hialuronowym. Mam kokosową wodę. I też jeszcze jakiś serum z witaminką C. Następna paczka, nie wiem w sumie od kogo. Nie wiem czego się tam spodziewać. O! L'Oreal do włosów. I z Vichy serum. Spoczko, ale śmiesznie zapakowane, tak jakoś nie wiedziałam co to będzie. To serum już znam i zresztą to też już znam. Także myślę, że komuś podaruję lub wrzucę na jakieś rozdanie. Dwa fajne produkty. To ma taki dość specyficzny zapach. Może kojarzycie, dostałam kiedyś taką paczkę z roślinami. Tam z lawendą, jakąś kolendrą, rozmarynem, to właśnie to były te produkty. Tutaj marka Lela Beauty Care from Africa. Jakieś kosmetyki chyba. I co ja tutaj mam? Mam tutaj do włosów jakiś taki olej. Tama. I jeszcze jeden produkt do włosów, też olej, ale to do ciała. Shea Oil for Body. Spoko, przetestuję. Paczka od Affectu, cuksy, zapach do samochodu. Zobaczcie, pogodynka tutaj reklamuje kosmetyki. Dostałam właśnie te trzy produkty. Bronzer, róż prasowany i rozświetlacz do Affectu. Ogólnie lubię tą markę, także... O, poleciał jeden. Przetestuję chętnie, mam nadzieję, że się nie roztukł. Zaraz zobaczę. Tutaj, który mi upadł, ale na szczęście jest cały. Mam dywan, więc pewnie dlatego nie poleciał. To jest bronzer i tutaj właśnie mam jeszcze róż i rozświetlacz... Nie, puder, sorry. Mam róż i puder. Tak się prezentują otworzone produkty. Byłam bardzo ich ciekawa, dlatego je od razu otworzyłam i fajnie, fajny odcień tego bronzera, różu. Puder też zapowiada się fajnie. Super. Dobra, w biurze ogarnięte to, co miałam zrobić, czyli pokazałam wam paczki. Ogarnęłam tematy, które miałam ogarnąć w związku z firmą. No takie uroki prowadzenia własnej działalności. Jakbym pracowała u kogoś, to pewnie dzisiaj bym leżała w łóżku i chorowała. No a prowadzenie swojej firmy ma swoje plusy i minusy. Nie narzekam, bo już czuję się okej. Nie jest, wiecie, tak strasznie, że nie wiem, mam mega wysoką gorączkę i nie mogę wstać. Nie, tak się nie czuję. No, ale teraz wracam do domu, zahaczam jeszcze o biodrę, żeby kupić wodę, bo skończyła nam się woda mineralna. Jedzonko na szczęście mamy z Fit Appetit z cateringu, no ale wodę trzeba uzupełniać, braki. A jak się jest przeziębionym, to warto jest sporo pić, także podjadę do biodry. Może coś jeszcze wpadnie mi w oko oprócz wody. Zrobię wam unboxing w domu, jak dojadę. Dobra, wróciłam dzisiaj. Resztę dnia już spędzę tak domowo, jakieś porządki. Na weekend już wcześniej sobie posprzątam i tak dalej, no bo już nie chcę wychodzić, bo w ogóle dzisiaj spadł śnieg, jest zimno i wiecie, w mojej sytuacji, kiedy jestem podziębiona, lepiej nie ryzykować. Właśnie jeszcze w ogóle pierze mi się pranie. Wstawiałam przed wyjściem jeszcze 40 minut, ale chyba jakiś długi program włączyłam. Także rozpakuję sobie rzeczy z biedry. Nie kupiłam w sumie nic specjalnego, wodę. Kupiłam jakieś musli w razie czego na weekend, bo w niedzielę nie mamy cateringu, jakbyśmy gdzieś tam byli głodni. No, dobra, rozbieram się i pokazuję wam. Jest woda, już jedną wyciągnęłam. Mam musli, mam lejsy, prosto z pieca, fromaż, dwa soki pomarańczowe i to tyle. Chipsów jakoś tak na co dzień nie jemy, ale widzimy się w weekend ze znajomymi, także wiecie, te prosto z pieca, tak bardziej fit, fromaż bardzo lubię, także też kupiłam. Widzimy się z Pauliną i z Dominikiem, będziemy oglądać filmy MMA, także w zakupy tak trochę wcześniej, nie wiem czy będę jeszcze w sklepie jutro czy pojutrze przed spotkaniem, także będę miała już wcześniej wyposażenie, że tak powiem, na spotkanie. Dobra, ogarniam pranie. Kacper był rano na treningu i widzę, że zostawił torbę niewidzianą rzeczy, więc rzucę do prania mu rzeczy po siłowni. Chodzi morsować, wczoraj tutaj jeszcze ma torbę po morsowaniu. Pewnie wszystko z piachu standardowo, także też mu to wrzucę razem z tymi rzeczami z siłowni, jak skończy mi się to pranie, które pierze mi się teraz. Miałam ochotę na sok pomarańczowy, dostarczę sobie troszkę witaminy C, kupiłam sobie takie, wiecie, lepsze, jeden ten z lodówki stricte, z takich w miarę świeżych pomarańczy i lubię właśnie jego z Biedronki. No i czekam, aż skończy mi się pranie, mam te pół godziny, no i wtedy tak się ogarnę, żeby zacząć sprzątać, bo trochę taka się czuję słaba, jednak to przeziębienie delikatnie czuję, ale mam nadzieję, że do weekendu już będzie wszystko ok i bez problemu będę mogła spotkać się ze znajomymi. Mam dwa dni na kurację, więc myślę, że na luzie się uda.
To z wami się żegnam. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego dzisiejszego vloga. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zdrowi, czy też ta przejściowa pogoda, raz ciepło, raz zimno, was załatwiła i jesteście przeziębieni. Słoneczko wychodzi chyba, także miło, fajnie. Żegnam się z wami. Buziak. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!